Dzień dobry moje drogie barany, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam, słuchajcie, do czytania na miesiąc październik. Wszystkie informacje dodatkowe, różne, szczegółowe znajdziecie w opisie poniżej filmu. Tam również znajdziecie link do filmów dodatkowych. Jeśli na dzień publikacji filmu na YouTube nie ma jeszcze filmu dodatkowego, proszę o chwilę cierpliwości. Słuchajcie, zaczynamy od przesłania dla Was. Każdy z trygonów dostaje ode mnie przesłanie z innej talii, żebyście mogli sobie też troszeczkę te przesłania pomieszać, jak to się mówi. Kochani, tutaj dla Was pokazuje się potrzeba, moim zdaniem, no, sama karta mówi, medytacja przyniesie odpowiedź. W moim odczuciu, mówiąc wprost, zastanowienia się nad czymś głęboko. Trochę kontemplacji życia. Co więcej, w październiku, jeśli będziesz sobie stawiał jakieś pytanie, jeśli będą jakieś ważne kwestie, no krótko mówiąc, które będziesz rozważał i ta jakby intelektualna analiza, ona nie będzie przynosiła rezultatów, to może być tak, że to dlatego, że odpowiedź, której szukasz, tak naprawdę jest w Twoim wnętrzu. I potrzebujemy tutaj jakby w energii tej karty chwili na to, żeby odłączyć się od tego, powiedziałabym, takiego analizowania wciąż i właśnie skoncentrować się na tym, co czuję tak naprawdę. Możesz jakby też, chciałabym zwrócić uwagę ewentualnie jeszcze na to, co Ci się śni, drogi baranie. Tutaj mogą do Ciebie przyjść jakieś odpowiedzi, bądź tak zwane przelotne myśli takie, które być może warto w październiku zapisywać. Dobrze, to była pierwsza część, wstęp. Teraz bardzo proszę, podzielcie sobie październik na cztery części, równe bądź różne, jak sobie życzycie. Na każdą z części sprawdzimy przesłania. Bardzo lubię tę talię ogólnie. No właśnie, masz poczucie, że utknąłeś, kręcisz się w kółko i zastanawiasz się, jak wybrnąć, moim zdaniem, z tego błędnego koła zdarzeń. I otóż ta medytacja, chwila refleksji, kontemplacji może tutaj być przydatna. Okej, następna karta. Następna i ostatnia. Słuchajcie, właśnie jakby tak jak wspomniałam, pierwsza informacja dla Was dosyć jasno, dosyć wprost określa, że jest jakaś sytuacja, która potrzebuje jakby takiego trochę powiedzenia stop. W każdym razie trzeba przerwać powtarzający się jakiś schemat, zrewidować wzorzec, patrząc na sprawę z nowej perspektywy. No i wydaje mi się, że żeby otrzymać tą perspektywę, zyskać tą perspektywę, to właśnie tutaj ta energia medytacyjna, kontemplująca może być Wam po prostu przydatna. No wiecie co, myślę, wydaje, że może wydarzyć się coś, co teoretycznie już kiedyś, czego kiedyś już doświadczyliście i nie bardzo chcieliście jakby ponownie wracać do takiej sytuacji, ona znów jakby gdzieś tam wita trochę. Może wcześniej jakby, jak to się mówi, nie przepracowałeś czegoś, może nie zauważyłeś jakichś czerwonych flag, natomiast jeśli czujesz, że kręcisz się w kółko, to właśnie moim zdaniem to wyciszenie i skoncentrowanie na sobie pomoże Ci uzyskać odpowiedzi, które po prostu przerwą ten schemat takiego błędnego koła być może. Kolejna karta mówi o tym, żeby płynąć z falą możliwości, czyli ewidentnie idziecie w jakąś nową stronę, zostaliście poprowadzeni w jakimś innym kierunku, bo te możliwości są przed Wami. I to jest taka karta, która mówi: zaufaj, zachowaj wiarę, że zostaniesz poprowadzony przed siebie. No jakby płyń z prądem, zrelaksuj się, patrz, gdzie ta podróż się zakończy, dosłownie. Kolejna karta prosi nas o to, żeby działać zgodnie z zasadami. To może nie być do końca czas, żeby być buntownikiem, jak to się mówi, ponieważ może być jakby ważne dla Was przestrzeganie i branie pod uwagę no, praw wszechświata. Ważne jest, żeby uszanować środowisko kulturowe, doświadczenie na przykład drugiej strony relacji, spróbować znaleźć złoty środek, uszanować indywidualność innych i to z kolei będzie miało przełożenie na pogłębienie się na przykład w relacjach, kochani. To jest też karta, która mówi, że jeśli chodzi na przykład o finanse, że możesz się spodziewać zwrotu z inwestycji tak zwanego, jeśli postąpisz zgodnie ze sztuką, więc jakby możesz też zyskać wiele obserwując jakieś działające struktury, przyglądając się, jak postępować zgodnie ze sztuką w określonej branży, tak? Ostatnia karta mówi o tym, żeby drogie barany wypatrywały w październiku potwierdzenia jakiegoś, jakiejś konfirmacji, jakiegoś znaku,
Polaku, tylko dla Ciebie będzie to wiadomość tak naprawdę, bo to będzie ważne tylko dla Ciebie. To może być piosenka w radio, to może być jakieś logo, ktoś Ci coś powie, jakby jakieś powiedzonko, które jakoś da Ci takie, powiedziałabym, taką konfirmację. Ogólnie to jest karta, która mówi o dobrych wiadomościach i jakby takiego przeświadczenia, że jesteśmy na właściwej drodze. Tu jest też rozwój, nowe możliwości, ale są też czerwone flagi i one są tutaj zaznaczone na tej butelce, bo jest to również karta ochronna, żeby uważać właśnie na czerwone flagi. Jeśli coś Ci się wydaje nie być ok z jakiegoś powodu, to po prostu zaufaj sobie. Moje drogie barany, teraz sprawdzamy możliwości, blokady i niespodzianki października. Później przejdziemy do wyboru widza. Sprawdzę, co wygłosowaliście, bo było głosowanie w zakładce społeczność. I dobra, więc to na razie tyle. Idziemy dalej. Na co możliwości? O, tu jest na ruszenie do przodu, na podjęcie realnych działań. Bardzo mi jest to spójne z tą kartą kręcenia się w kółko. No naprawdę, na wyjście z jakiegoś kryzysu, osamotnienia, braku. O 5 monetach nagrałam trochę inny film, moje drogie barany, i zachęcam Was do wysłuchania tego filmu. Nie zawsze 5 monet to brak finansowy, natomiast wydaje mi się, że bardzo często ta sytuacja, w której się znajdujemy, poczucia braku i takiego braku satysfakcji, braku czegoś, kryzysu, krótko mówiąc, jesteśmy na zakręcie. I tak jak wspomniałam, to nie musi być finansowe, to nie muszą być finansowe sprawy, to mogą być kwestie jakieś osobiste. To tutaj jakby bardzo często wynika z naszych decyzji, które wcześniej podjęliśmy, trochę są konsekwencją naszych działań w moim odczuciu. I teraz październik niesie Ci możliwość zaradzenia tym sytuacjom, podjęcia decyzji, moim zdaniem, które Cię z tego wyprowadzą, znalezienia racjonalnych rozwiązań, realnych, może inaczej, realnych rozwiązań, skoncentrowania się na tym, co możesz zrobić, żeby temu zaradzić, żeby zapanować, żeby poprawić swoje, zapanować nad sytuacją, bądź w celu poprawy tej sytuacji. To się pokazuje jako październik i to się w październiku jako możliwość i to się pokazuje jako wybór, czyli przy tym jest jakby wybór. Stoisz na rozdrożu, kręcisz się w kółko, tak czujesz, nie ma tu pełni satysfakcji, daj sobie chwilę. Dobra, blokady. Wisielec, to jest jakaś zawodowa historia, słuchajcie. Ktoś z pracy, współpracownik, jakby no, są jakieś przeszkody zawodowe albo ktoś nie współgra, nie współdziała. To bym powiedziała, że to raczej jest ktoś z zespołu dla osób, które pracują albo coś tworzą z kimś. Bo pamiętajmy, trójka monet, karta pracy zespołowej, karta współtworzenia, karta łączenia swoich umiejętności z innymi. Przy tym wisielec, czyli ewidentnie jest tu blokada. No, moim zdaniem może to wynikać z tego, że nie współpracuje ktoś z Wami, nie angażuje się, nie ma kooperacji, po prostu, tak? Nie ma tego takiego działania zespołowego i to może coś zablokować, więc też zwróćcie na to uwagę. No, rozwój projektu na przykład, co oczywiste, prawda? Niespodziewane okazje, gwiazda. No, gwiazda niesie ze sobą dużo nadziei, jakby, absolutnie. Gwiazda mówi o tym, że łapiemy jakby optymizm co do tego, co przed nami. Gwiazda jest również kartą, która zwiastuje, tak to nazwijmy, czy też oznacza naprawę, polepszenie samopoczucia, uzdrowienie ogólnie, takie poczucie, że mogę sięgnąć gwiazd, mogę wszystko, znowu po prostu mam w sobie tę siłę. To się pokazuje tutaj jako niespodziewane. O ile, drogi baranie, przestaniesz się skupiać na tym i koncentrować na tym, czego już nie ma i nie będzie, na tym, co się zmieniło, skończyło, i odwrócisz się za siebie i zobaczysz, co jest za tobą, czym możesz się zaopiekować, o co możesz dbać. A tutaj stoją dwa kielichy, czyli ewidentnie albo bardzo fajna przyjaźń, albo bardzo fajna sytuacja z gatunku zawodowych, wypełniająca. Coś na pewno głębokie. Na pewno głębokie, moje drogie barany, więc na to szansa się pokazuje. Dobrze, barany głosowały, tak jak wspomniałam. Poczekajcie, przejdę teraz do zakładki społeczność, jeśli pozwolicie, i zaraz zobaczymy. Szukam.
Raki, bliźnięta, byki. Tak, barany. No, barany mają absolutnie tutaj jakby wprost informacja mi przekazana, wskazówka na poprawę ważnej dla mnie relacji. No dobra, no to sprawdzamy w takim bądź razie. Wskazówka. Pomału do przodu stabilnie. To jest osoba, na której można polegać, która jakby jak powie A, to mówi B, jak to się mówi, no ale rym. W każdym razie to jest ktoś, kto jakby ma w sobie siłę psychiczną, fizyczną, jest godny zaufania, nie wyskakuje jak Filip z konopi, raczej jest konsekwentny w tym, co robi, w tym, co mówi, więc może w tej relacji, nad którą chcecie pracować, brakuje właśnie takich solidnych fundamentów. No, rycerz Monet tworzy bardzo solidny fundament. On jest bardzo metodyczny, absolutnie taki powiedziałabym wytrwały, uporządkowany i to są wskazówki. No, trzeba też moim zdaniem tutaj właśnie przebudować dosłownie, zmienić, jakby przekonwertować, nie wiem jeszcze jak to nazwać inaczej, to co było fikcją w tej konkretnej sytuacji związanej z tą relacją, o którą pytacie. To i tak do siebie nie pasowało, te sprawy i tak były być może, powiedziałabym, trochę jakby niezgodne z tym, co ty czujesz, drogi baranie, trochę na siłę. I ten rycerz monet absolutnie ma wszystko, czego potrzeba do tego, żeby daną sytuację odbudować, działając metodycznie, będąc godnym zaufania, działając zgodnie z jakimś planem być może. Znaczy, no po prostu, jeśli masz coś faktycznie do powiedzenia, to niech to będzie roztropne i racjonalne. Poza tym, cokolwiek odbudowujesz, zmieniasz, przebudowujesz, to ten rycerz monet mówi: wykonasz zadanie, niezależnie od tego, ile zajmie ci to czasu, tak? Więc tutaj chodzi o, moim zdaniem, o ugruntowanie jakichś działań, o takie bardziej racjonalne podejście do czegoś. No, że możemy na sobie polegać, na przykład jeśli chodzi o relacje i tak dalej, może którejś ze stron tego brakowało. Dobra. Idąc dalej, kochani, sprawdzamy teraz miłość i przeznaczenie. Jest to głównie miłość do siebie, bo przypominam, że jeśli chodzi o miłość, to jest rozkład dodatkowy. Więc przekładam karty. No dobra, kręcimy się w kółko, kręcimy. Szukasz prawdziwej miłości, czujesz, że to jest prawdziwa miłość, ale z jakiegoś powodu utknąłeś w miejscu as mieczy. Tak, możesz tutaj ten moment eureka, słuchajcie. Jeśli to są takie, powiedziałabym, utknęliście z partnerem w martwym punkcie, to ten as mieczy jest dla mnie umiejętnością podejmowania trafnych decyzji, umiejętnością, jak dla mnie, analizy, przewidywania, i to się dzieje przy miłości po prostu. Więc dla części z Was albo będzie moment eureka i zdasz sobie sprawę, że ktoś jest bądź był Twoją prawdziwą miłością. Dla części z Was możecie czuć, drogie barany, że ta sytuacja romantyczna, którą macie teraz w swoim życiu, no nie wypełnia Was. Że właśnie, że brakuje tego czegoś, że ciężko to nazwać prawdziwą miłością, albo po prostu daleko, nie ma połączenia dusz, jak to się mawia. Ale tutaj też mogą być, moim zdaniem, wspólne rozmowy z partnerem, no tym, którego darzycie prawdziwym uczuciem, na dobre i na złe, mające wyciągnąć z Was z jakiejś powtarzającej się serii zdarzeń. Tutaj, żeby odpuścić i płynąć z nurtem, wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. I tu jest później głupiec, tylko dla mnie to jest taka jakby informacja, czy ty jesteś na to gotowy, drogi baranie, w zasadzie, bo pytanie, czy nastąpiło to wybaczenie już, tak? Czy jesteś gotowy od tej przeszłości się odciąć, pogodzić się z nią, mieć spokój w sobie odnośnie do tego, co było, bo tu jest nowy początek i trzeba w siebie uwierzyć po prostu i trochę być może zaryzykować i zrobić coś spontanicznie. Ale wydaje mi się, że jakaś przeszła historia może być na pozycji blokady w tym momencie.
Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą, działanie zgodnie z zasadami, jak to się mówi, a tu jest ósemka kielichów przy tym. W moim odczuciu tutaj jakby Baran Singiel, do was najpierw się może zwrócę, poszukuje swojej bratniej duszy albo czujesz, że ktoś jest twoją bratnią duszą i w tym kierunku chciałbyś podążać. Jeśli jest ta osoba w twoim życiu, jeśli ją znasz, no to tak naprawdę wydaje mi się, że po pierwsze te karty sugerują bardzo jasno, żeby starać się pomimo trudnych doświadczeń na to otwierać. No w takim tempie, w jakim tobie pasuje, drogi Baranie, żeby się na to otwierać, tak? Natomiast no i tutaj raczej bym powiedziała czerwone flagi, dużo różnic między wami pomimo wszystko, no ale nie mam ideałów, 10 kielichów przy tym, czyli jakby jest szansa na to, żeby stworzyć coś bardzo stabilnego, bardzo takiego stabilnego, wiecie co, nie wiem, czy no, emocjonalnie satysfakcjonującego, to co kto lubi, to już jest kwestia jakby wasza osobista, natomiast chodzi mi o to, że tutaj mamy dużo moim zdaniem zaufania do siebie, do drugiego człowieka, tu mamy ludzi, którym możemy zaufać pomimo jakichś przeszkód, pomimo różnicy w światopoglądzie, tak, pomimo różnic w patrzeniu na życie, to jednak jest to osoba, są to osoby, na których zawsze możesz polegać, drogi Baranie, którym możesz ufać i które możesz kochać i one ciebie kochają, więc trochę taka energia się pokazuje. Filozoficzna lekko, wiecie, mogłabym to jeszcze ciągnąć ten temat i ciągnąć, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że warto tutaj, moje drogie Barany, szczególnie przy tej pierwszej karcie i rzeczywiście trzeba się nad czymś zastanowić, co zostawić, co opuścić, komu wybaczyć, czy sobie, no ten czas taki sam na sam jest potrzebny, moim zdaniem, ale to jakby tak jak mówię. To jest tylko moja opinia. Dobra, przechodzimy do rozkładu głównego, moje drogie Barany, a później przejdziemy do pytania dla was. Pytanie to jest tak, możecie sobie pomału jakby ustalać w myślach, pytanie na październik, zadać sobie po cichutku, a ja na nie postaram się znaleźć odpowiedź. Zaczynamy. No dobra, no to jest jakby tu i teraz sytuacja, magik. No pięknie, ekstra. Jeśli chodzi o relacje, powiedziałabym, pogadaj ze swoją osobą o potrzebach. Ważna jest między wami rozmowa o potrzebach własnych. Każdy ma własne. Więc, ale tutaj mamy w ogóle nowe okoliczności, nowe możliwości. Jakby tworzę, kreuję. Pamiętaj też w magiku. No bo to jest taka energia, kochani, że tutaj oprócz tego, że zdajemy sobie sprawę, że możemy mieć to, o czym myślimy, o czym marzymy i to nas uskrzydla i motywuje niewątpliwie do działania, zabieramy się za dzieło, to trzeba jeszcze w siebie wierzyć. I ta informacja również u was się pokazała w którymś momencie, tutaj wcześniej, bo magik ma tę cienistą stronę, to jest taka energia, no po prostu. To, o czym myślisz, trochę do siebie to do siebie przyciągniesz, więc co wpływa na tę sytuację? No miłość właśnie, miłość, połączenie z kimś lub z czymś głębokie. Pamiętajmy, że dwa kielichy to nie jest tylko miłość do drugiego człowieka, to jest również na przykład wielka miłość i wielka pasja do pracy, którą wykonujemy, tak? Do pracy naszego życia, więc tutaj mamy też tego rodzaju okoliczności, więc dla Barana pokazuje się miłość do kogoś lub do czegoś i nowe możliwości. Połączenie bardzo silne, głębokie z jakimś aspektem twojego życia i moim zdaniem to też, jeśli ty sam wymyślisz coś, jeśli sam coś wykreujesz, to właśnie dlatego, że czujesz, no to twoja autentyczność wynika jakby z tej miłości, którą pałasz do tej aktywności. Więc jest tu miłość, nowa miłość dla części z was, która wkracza powoli w wasze życie. Może sami ją do siebie przyciągniecie, ale jest również jakaś przeszłość, która wymaga jeszcze być może rozmyślań. Więc co jest podstawą? Sześć mieczy. Odchodzę, nie chcę się martwić. Odchodzę od bólu, od cierpienia, od niezrozumienia, od sytuacji, które były dla mnie destrukcyjne w gruncie rzeczy i nie rozwijały mnie w żaden sposób. To mi nie przynosi ulgę, więc wrzucasz na luz, krótko mówiąc. Co zostawiasz za sobą? Trzy miecze. No co zostawiasz za sobą, Baranie? No wiesz co, to są trzy miecze. Oj, oj, cierpienie, komplikacje, rozczarowanie, sytuacje, które zakończyły się niezbyt przyjemnie.
zderzyłeś się z prawdą jakiejś sytuacji i ona cię rozczarowała być może. Być może ktoś okazał się inny niż był. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, ale od tego odchodzisz. Zobacz, skoncentrujmy się na tym, co dobre. A wydaje mi się, że zmienia się jakaś energetyka i tutaj pokazuje się coś nowego dla ciebie. Jeśli zechcesz też do siebie to dopuścić, tak? Bo umówmy się, to znowu magik. To od ciebie zależy, czy zechcesz. No dobra, dobra. Najbliższa przyszłość. Rycerz mieczy. Wsiada i jedzie. Rusza przed siebie. Masz na pewno, pokazujesz się jako ktoś, kto ma niewątpliwie w sobie tę piękną umiejętność prowadzenia dyskusji. Kto ma w sobie tę piękną umiejętność wymiany poglądów z drugą osobą, umiejętność wyciągania wniosków, jakby no, taką pomysłowość, więc też rozmawiaj wprost w najbliższym czasie, walcz o swój pomysł. To może być jakiś pomysł właśnie, co do którego się zadłużyłeś, więc walcz o to. Dalsza przyszłość. No proszę. No jakby... Lojalność, stałość, ludzie w naszym otoczeniu, którzy zwracają na nas uwagę jako na osobę, która, powiedziałabym, potrafi wskazać pewnego rodzaju kierunek, jest trochę mentorem. Wy sami możecie, może was, właśnie jeszcze to powiem, może zupełnie przez przypadek wpadnie wam w oko jakaś osoba, że tak powiem, czy też poznacie kogoś, kto będzie dla was trochę jak mentor, ale nie taki coach jakby... Tylko raczej ktoś, kto, z kim kontakt, wasz kontakt z tą osobą powoduje, że czujecie, że rozwijacie się bardziej, tak? Więc to się tu pokazuje. Tutaj jest stałość też jakaś. Pamiętajmy, że jest to karta stałych związków, stałych relacji, stałości ogólnie. I ona tam nam się też tutaj pokazała jako ważna na październik, ale ja bym powiedziała, bądź w zgodzie z tym, w co wierzysz, ze swoimi wartościami własnymi. Byk może mieć dla was ogromną, jakąś ważną rolę do odegrania, moje drogie barany. Idźmy dalej, dobrze? Energię sprawdźmy. Świat, tak. Trzeba wyjść z tych ponurych myśli tutaj. Trzeba dokończyć to, co zamknęliśmy. Trzeba zamknąć ten etap i pójść dalej. I o tym mówi karta świat. I jakieś powody do zmiany na lepsze są i powody do tańca i do zadowolenia są. Ta kobieta prawie tańczy w tym kole, umówmy się, więc jakby cokolwiek to było tu, to już było. I wydaje mi się, że ten październik jakby może być takim wstępem do tego, żeby już się koncentrować na tym, co przed nami de facto. I ten świat to zapowiada, no to jest twoja energia, jest, że wiesz, że może jest jeszcze coś do zamknięcia, do domknięcia, ale w zasadzie to jesteś bliżej niż dalej, możesz być z tego zadowolony. Środowisko, as mieczy. No to zależy, bo as mieczy to też jest, ktoś się odciął od ciebie z jakiegoś powodu, po prostu przekreślił grubą kreską coś. A środowisko też moim zdaniem ma jasność odnośnie jakiejś sytuacji. Czuję, że zwyciężyło nad czymś, co było ukryte, nad czymś, co było niejasne. Na pewno jest świadome tego, czego pragnie i jaki jest cel. To jest środowisko, tak? Otoczenie. To od razu powiem. Strachy, czyli obawy jakieś. Sześć kielichów. Ojej. Tu jest znowu ta przeszłość, jak bardzo jakoś się rysuje. Sześć kielichów. Proszę się martwić, czy jeśli to jest nowa osoba dla ciebie, czy ona cię zrozumie, czy to jest ktoś, jakby kogo możesz nazwać bliską sobie duszą. Możesz jakby zastanawiać się, czy ta osoba nowa, jeśli to jest nowa osoba, czy ona rozumie twoje potrzeby, czy rozumiecie swoje potrzeby nawzajem, prawda? To jest sześć kielichów, to w ogóle jest kwestia i to się nam pokazuje jako też obawy o jakąś przeszłość sensu stricte, o dzieci, jakby takie, znaczy nie, może nie o dzieci tyle, co jakby o jakąś taką tęsknotę za dzieciństwem. Taką, powiedziałabym, tutaj energię mamy raczej melancholijną.
No dobra, zobaczmy proszę ostatnią kartę. Jaki jest wynik? Paść mieczy. Ojej. No i co mam wam powiedzieć? Paść mieczy jako wynik prosi, jest wiele znaczeń. Uważaj na informacje, które nie są zgodne ze stanem faktycznym, mówiąc wprost plotki. Chroń swoją prywatność. Miej świadomość, drogi baranie, że jeszcze musisz się o tej konkretnej sytuacji, która nam się tutaj pokazała, którą może tworzysz, budujesz, chcesz rozwijać, sporo dowiedzieć, doczytać, doobserwować. No i niewątpliwie jako taka rada, wskazówka od kart, że to karta mówi wprost, że jakby, no szybki umysł jest twoją zaletą, więc jakby tylko, że tutaj ważna jest jakaś, powiedziałabym, dyskrecja, obserwacja, trochę poszukiwanie odpowiedzi, no po prostu, okej? Okay? Więc jakby to tyle, a teraz co? Pytanie już, prawda? No właśnie. No dobra, drogie barany, to bardzo proszę zadajcie sobie pytanie i zaraz sprawdzimy odpowiedź. Postaram się tak lub nie udzielić wam odpowiedzi, aczkolwiek różnie to bywa. Cztery kielichy. Ja myślę, że nie będziesz czymś zainteresowany, albo będziesz czymś rozczarowany, albo nie uwierzysz. Tak bym to określiła. Nie uwierzysz, no nie uwierzysz, że tym razem będzie inaczej. To są, jakby nie masz entuzjazmu w sobie odnośnie tej sytuacji, ale to znowu, tu jest znowu pora kontemplacji, pora zastanawiania, czyli bardzo spójne masz de facto przesłanie. Ty sam musisz, moim zdaniem, zobaczyć potrzebę szerszego zastanowienia się nad tym, czego sam pragniesz, ok? I dopiero później ruszenia do przodu, więc bardzo spójne czytanie w sumie. Dziękuję wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.